Ostatnie 3 minuty tego bardzo emocjonującego meczu, wyrównanego spotkania. 51-51. I teraz będzie dużo zależeć od szczęścia, od zimnej krwi, od umiejętności liczenia sekund. No i przede wszystkim skutecznego ataku. Kuba Nowak. Stasiu Jeliński potrafi rzucić z daleka, ale teraz jakoś, ale przejął ładnie i blok teraz, tak, cudowny blok. Kto to tak cudownie zablokował? Czyj to był blok? Od was teraz. Ale jeszcze dali pogoń w posiadaniu piłki. Kozioł teraz. Kołodziel próbował z daleka, nie udało się. Dali pogoń. Żurawski, Kołodziej, Nowak. Nowak czeka. Do Chelińskiego, Stasiu. Nie chce podejmować decyzji. Zdecydował, że to Kuba rzuci. I Kuba free point za 3 punkty. 54-51. Jest przechwyt Stasia. Stasiu. Nie tam, nie. Za dużo tych rąk. Kuba. Jest. Po raz drugi Kuba wyprowadza pogoń na pięciopunktowe prowadzenie po trójce i po akcji. Nieźle, prawda, Ryba? Co? Dobrze jest. Dobrze, dobrze. Cieszy się. Ale ci pojechał. Żemo zamknąć ryj. Dobrze, że Kuba Ryba wie, co to znaczy. Marcel, nic ci bił piłki. Piłki mu ci bił. Ja bym napatrzał. Nie podpuszczę. Mecz jest meczem, a po meczu jesteśmy przyjaciółmi. Przez całe boisko i trafia. 56-53. 56-53. Kuba Nowak. Teraz ważne rzuty wolne też. A na linii rzutów wolnych Kozłowski, Bartek. Kto wie, czy Kozłowski, Bartek nie zostanie wypożyczony do jednego z klubów w Polsce na czas mistrzostw Polski. Solidny gracz. 58-53. Szybka kontra, 58-55. Jeszcze nie składają broni chłopcy z Oświęcimia. Nowak spojrzał na tablicę, będzie długo grał. 30 sekund do końca. Przypominam, że Ruda wygrała w Oświęcimiu 60 albo 70 punktami. Ja nie wiem, co to się dzieje. Już do końca uczynił. 59-55. 19 sekund. Bartek Kozłowski przypieczętował zwycięstwo Pogoni. 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Jeszcze trafiają. 4 sekundy.
57? No. Chyba teraz będzie szybki taktyczny faul. Jeszcze się może wynik zmienić. Jak jeden trafi, szybko sfaulują, nie trafi osobistych, a potem przysadzą trójeczkę. Kto wie? Teraz zostały tylko zimne kalkulacje. Ale i tak wielki szacunek i duże brawa dla zespołu z Oświęcimia, który w przeciągu miesiąca zrobił taki postęp, że jestem normalnie zaskoczony. Time out. To ja już kończę ten filmik, to na razie tyle. Specjalnie dla serwisu koszykówki młodzieżowej z ligowego meczu 14 Śląskiej Ligi, Zibi. A drużyna Niwa Oświęcim i tak gra tutaj poza klasyfikacją, bo jest innego województwa, ale ma bliżej, więcej grania, zdecydowali się na Śląsk, a wszyscy wiemy, że Oświęcim to jest województwo małopolskie. I niedługo nie jeden zawodnik z tych chłopaków może zagra w kadrze małopolskiej. Kto wie? A jest już ktoś, jeszcze nie? No to jak teraz trener Piecuk zobaczy, jak grają chłopcy z Oświęcimia, to może kogoś powoła na obóz zimowy z Oświęcimia. I tego sobie życzymy, prawda?